No to co, kochani, piękna pogoda i kolejny detektiwal, na który was zapraszam bardzo serdecznie. Ja wiem już z góry, że będzie się działo masywna ilość ludzi z klubu. Zapraszam was serdecznie na kolejny niesamowity odcinek. Chodźcie ze mną. Viking! Finally, after 5 years, he's back. Viking is back, guys. Can you play for us a little bit? Dzień dobry, ludzie, słuchajcie, cześć, cześć, witam. Spójrzcie na to, tu mamy swoje obozowisko. Nie będę wam pokazywał tego szyfu, ale patrzcie, co się stało w obozowisku. Michał centralnie sobie w obozowisku rozbił namiot. Michał, żyjesz? Ja żyję, żyję, Michał. A ty, co ty sobie tutaj namiocik rozbił? Wygodnie? A, pilnujesz bazy, super Michał, pilnuj, pilnuj. Miłych snów. Wstajesz? To wstawaj. No to słuchajcie, ja zaczynam detektiwal dość ciekawie, bo dawno tak nie zacząłem. Pierwszy dołeczek i kulka muszkietowa dla mnie. Także dzień zaczyna się dość ciekawie, ale ja będę polował dalej. Ale jaja, słuchajcie. No i słuchajcie, raptem 2 metry dalej obok jest jakaś koninka. Tak, koninka albo jakiś bakel. Może też być sprzączka, co nie? Coś w tym stylu. Ale raptem 2 metry dalej kolejny fancik do koszyczka, lecimy. No to słuchajcie, kolejny dołeczek. Też raptem 3-4 metry przejechałem. Jest jakiś taki posrebrzany guziczek malutki. O, to jest zdecydowanie guziczek, bo jest uszko. Także no, kolejny fancik dla mnie. O, coś takiego malutkiego. Ale to zdecydowanie guziczek, bo słuchajcie, jest uszko. Także fancik do sakiewki i gnam dalej. Kurde, słuchajcie, następny dołek i myślałem, że to jakieś sreberko, ale nie wiem, co to jest, powiem wam szczerze. Nie widzę żadnych znaków szczególnych, ale z drugiej strony nie wiem, czy to będzie znowu kolejny guziczek, taki jak tamten. No ale coś tutaj, słuchajcie, zaczyna wychodzić, także jest fajnie. Ciągle szukam swojej pierwszej monetki w dniu dzisiejszym. No a słuchajcie, w międzyczasie dostawa świeżej słomy trwa. Także oni rozsypują tą słomę, słuchajcie, wszędzie. Widzicie takie placki tej słomy? Tutaj droga też usypana słomą. No to jest takie nasze zabezpieczenie, abyśmy mogli się poruszać i wyjechać stąd jutro. No to kolejny dołeczek. Słuchajcie, i wpada taka potężna siekiera. Ja nie wiem jeszcze, słuchajcie, czy to jest stare, czy to współczesne. No ale ona jest gigantyczna i wygląda naprawdę sympatycznie, jak ją umyję. Może być naprawdę fajna, ciekawa siekierka. Powiedzcie sami. Kawał kolosa, nie ma co. Nic, biorę ją w kieszeniach tego i lecę dalej, bo żeśmy zmienili pole. Także zobaczymy, co się tutaj skrywa. I don't break it.
No to dla odmiany, słuchajcie, jest klucz. Klucz pikny, jakby ktoś zgubił i potrzebował, wiecie jak mnie znaleźć. Ma parcie, słuchajcie, dwa tygodnie temu, kurde, na ziemi angielskiej pierwsze hamerki. A teraz słuchajcie, na ziemi angielskie pierwsze. Guziki. Baba, z guziki. Pierwsze złotko. Pokaż. Masz złotko? Właśnie coś mówili, słuchajcie. Jest. I Rzymka też masz. Tutaj tu po kolei. A Rzymeczek też jest piękny. Super, fajnie, nawet widoczny, fajny z brązu. Ale fajniutki. Widoczny, kurde, naprawdę. No, super. Jest to kenik. O, jak z tamizy. Co, nie? No, z tej strony jest fajny. No, ładniutki. No i jeszcze złotko, słuchajcie. Tak, ale piękna. Ale fajniutka. Uj, Pawcio, ale żeś poleciał, kurde. To w związku z tym, że urodziny miałeś, co nie? Chyba tak. Wszystkiego najlepszego i gratuluję. Nie, jeszcze nie, dopiero teraz. Słuchajcie, Gosię, Małgosię wszyscy znamy, a teraz patrzcie w ogóle. Co ta dziewucha znowu nakosiła? Normalnie masakra. Patrzcie, jest przede wszystkim, zaczyna od tego pięknego Bullheada Bank Token. Jest normalnie nieziemski, powiem wam szczerze. Ja go nie mam u siebie jeszcze w kolekcji i będę kręcił Gosię, żeby mi pożyczyła. Zajebisty, naprawdę Gosia jest, kurde, fajniutki. Gosia jeszcze, słuchajcie, na szybkości jest Rzymek. Jest kolejna piękna jakaś brosza. Nie wiem, czy to będzie chyba jakaś konina, co? Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Gdzieś już takie coś widziałem. A to co to? Nie doszliśmy do tego? Też wycieruch, no ale ma regularny kształt, normalnie. Nic dodać, nic ująć. Gratki, Gosia. Lecimy dalej. Both of you, please. Hello. Uwaga, panowie, cisza. Nie mów, że to prawda. Nie, kłamałem. Kłamałeś? Nieprawda, Andrzej, prawda? Znowu rozbiłeś system i bank? Dawaj pionę, jak to prawda, normalnie. Słuchajcie. Nie! Kurde, normalnie masakra. Ja pierniczę, patrzcie na to normalnie. Jezus Maria, normalnie masakra. Gdzie? Tutaj. Ja trafiłem sianem 3 metry. Masakra, patrzcie co się dzieje. Andrzej przyniósł normalnie złotą hiszpańską monetę. Gdzie? No to przecież od wina ta folia. Masakra. No weź nie rozpierdalaj. Słuchajcie, no ja nie wierzę, co tu się dzieje. Normalnie Andrzej potargał, słuchajcie, piękną, złotą, hiszpańską monetę. Normalnie masakra. Ja pstrykam foty i lecę dalej gratulować Andrzejowi. Andrzej, żółwik dla ciebie jak tego, dzięki. I gratuluję oczywiście. A ja też ładu mam, patrz nawet w kondycji tutaj. Słuchajcie, zapraszam przy okazji na grupę. Piotruś wrócił i jak zwykle udało się. No, to jest początek. Nie? Dopiero. Ja się dopiero rozkręcę. Czyli wracasz zaraz na pole. No muszę sobie dyktować teraz gdzieś coś innego. No, ale, najbardziej. Ale jest już naprawdę fajnie, kurde. Masz Rzyma, masz Half Cata.
masz short crossa, a co tam jeszcze wystaje pierwszy? Jakaś obrączka. Jeszcze obrączka? Jakaś. Ale nie wiem, czy to srebrne, czy miedziane, nie wiem. Chyba tak? Raczej miedziuszka, wiesz? Tu się coś świeci, ale to nie wiem. Widzisz, tu się coś świeci. No, coś tam się przyda, ale... Oczyścimy, zobaczymy, no ale... Miedziuszka, fajnie. Ale coś wyszło. Sympatycznie, co? Krzywo wybite, nie? Strasznie, nie? No, short crossy, kurde, był jednym z pierwszych takich no, nie kamerów musieli... bitych na krześle. Pewnie chladzi dopiero potem młotkami zaczął. Krzywy młotek był. Źle mu się trafiło. Umówmy się, że krzywy młotek był i mu się umknęło. Także było Peter, możliwe, także super. Gratki dla ciebie. Dawaj żółwika jeszcze. Lecimy dalej. Słuchajcie, pod namiotem nam coś znalazł. What did you found it? No, here. Tu wykopał teraz. Out of you! Yeah, but the problem is we can't detect him here. Go away. It's mine. I go to the club. Bloody hell! I go to the club. It's mine. Bloody hell, guys, look! Hey, it's fantastic. No i Hara musi zapłacić, bo to jest ten, na naszych polach tutaj. No nie wierzę, słuchajcie, patrzcie, tu jest nasz namiot. Ruski. Polski. Polski. Słuchajcie, tu jest nasz namiot. A on przed namiotem nam tutaj przeszedł i zawinął nam pięknego Hummera. Ale akcja. No super, gratulować. Fantastic. No to słuchajcie, ja sobie wychodziłem dzisiaj swoją pierwszą monetkę. Jest stara Wiki, farting. W nawet fajnym stanie wam powiem szczerze. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja ją jak wyczyszczę, ona będzie naprawdę bardzo, bardzo fajna. Także nie złoto mi pisane, jak jemu, ale cieszy też i taka monetka. My jesteśmy tutaj. A tam jest centrum dowodzenia. A te państwo wdrapali się tutaj na górę, bo byli przekonani, że tutaj jest punkt, gdzie zanosi się fanty i się je rejestruje. Słuchajcie, także rośniemy w siłę, naprawdę. Wyglądamy jak profesjonalni archeolodzy. Super! No to słuchajcie, żeby nie było, monetka została znaleziona raptem 2-3 godziny temu. Monetka już została zarejestrowana, odebrana i ta monetka... To nie jest Prima Aprilis. I to nie jest Prima Aprilis, słuchajcie, tak, to prawda, to się stało naprawdę w Prima Aprilis, ale to nie jest żart, ta złota moneta jest teraz Andrzeja. Brawo panie, będziesz normalnie gwiazdą odcinka, Andrzej. W końcu, nie? Nie, no w sumie nie pierwszy raz. No nie pierwszy raz. Ale lecimy dalej, chodźcie.
very happy to be here, always. No to jak sami widzieliście, weekend był naprawdę udany, masywna ilość przyjaciół, niesamowite fanty. Dużo nie nagrałem, ale to co nagrałem, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie łapkę, subika, lajka, cokolwiek dla zasięgu. A my z drużyną szykujemy się już na kolejny wypad. I tym razem, kochani, jedziemy do UK History Finders, do Toma Pisarka pod koniec maja. Także jak ktoś ma ochotę się dołączyć na kolejną taką nieziemską zabawę, to zapraszam do Toma Pisarka albo o kontakt. Trzymajcie się, kochani. Cześć!